wam pojedynczo mówiłam, co to jest za projekt, że to jest projekt kolejny z rzędu w pracowni tkania. Wy dziewczynki nie wiecie tego, Iwonka tego nie wie. Powiem wam, że w zasadzie, jak tak by nam się przypomniało, to jeśli teraz zrobimy projekt Osej Paku, to nam zostaną tylko dwie techniki. Ja dobrze pamiętam, dziewczyny? Z tego regionu mam na myśli oczywiście, bo nas ten region, historia tkaniny i rękodzieła tego regionu nas najbardziej interesuje i najbardziej jest bliska sercu. To chcemy kultywować, tu chcemy poznawać tradycje o tym. Ta pracownia od początku istnienia miała taki zamysł, żeby wrócić do bardzo bogatej tradycji tkaniny ludowej naszego regionu, czyli Sejmieńszczyzny. No i mam też taką wyszywała, tylko to chyba jak była starsza i wyszywała tam, no tak tam sobie. Ale, no tak, to ale, znane wzory nam, znane, nie, taki, tak, 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 ale tam. Ale fajnie. Piękne, tak, kolorowe. Wesołe, kolorowe. Słuchajcie, jeszcze została jedna mi, bo kiedyś na przykład jak ja się wychowałam, to w domu było łóżko słane białą kapą, gdzie były na przykład piżamy wszystkie tam składane i na wierzch były kozioły poduchy wielkie, dwie, jedna, druga, potem jaśki i o takie właśnie wielgaśne poduchy, na tych się nie spało, tylko to było takie ozdobne, no tak. Nie, takie czegoziki. Masakra było, ja pamiętam jak dziś, jak musiałam się uczyć fikołków, a gdzie, bo nie miałam zrobić przewrotu. Więc zdejmowałam te poduchy, żeby matka nie wiedziała, że nie widziałam. Waliłam te fikołki, tam nie robiłam z koleżanką na tym łóżku. Potem słałam z powrotem, ale nigdy nie udało mi się tak posłać, jak ona te łóżka, to było te uchopem. A to słuchajcie, poduszka, którą zrobiłam ja, z której wyszłam z tego syna. Nie wiem, nie wiem. Jak woziłam go w wózku maleńskiego, ale trudne to. Trzymaj, możesz trzymać. To jest, powiedzmy, na metr. Metr. Może się tego używa. Trzy. Cztery. Potrzebujesz metrówkę? Nie, wejdzie nam więcej. 5, 6. To dużo, 7 metrów będzie nam. Czyli to wszystko to może być to, co pani Małgosia pokazuje cały czas. I te rysowane wzory, i te wzory z książek, te elementy z tkanin. To mogą być dla was inspiracją do waszych wzorów, które zaraz będziecie rysowali. Nie, Małgosia? Tak, oczywiście, no, że tak. Można spróbować coś tam wymyśleć, można posiłkować się jak najbardziej właśnie tym. Nie, nie. Jeżeli wybieramy, tak jak pani Iwona, rząd wzorów, no to wtedy wiadomo sprawą, że pierwszy ten raz trzeba nam tam trochę podziwać. Ale jeżeli wybierzemy jeden jakiś wzór, zaczniemy, powiedzmy, zaczynać od jednego wzoru. To się wydaje. No nie powiedziałabym właśnie dobrych wzorów, nie, bo potem tutaj się robi troszeczkę gorzej. Nie, w tym momencie już. Kratkę podstawową też powiedzmy znacie. No i cóż, kartki w ruch. Proszę, ołówki w ruch. Ja bym to potraktowała właśnie tu wszędzie, dawać po prostu kratkę. Wiesz, wtedy tak, tak. Wtedy to będzie wyodrębnione, te podstawowe twoje wzory będą wyodrębnione. I będą rzucały się w oczy i one stanowią podstawę taką esencję tego wzoru, nie? A to jest taki miszmasz, takie... Tak, tu coś jest, ale tu już to nie jest spójne z sobą, zobacz ten wzór. Wiesz, bo to... Albo wiesz, no coś wyrzucić i na przykład... Tego jest po prostu, z tych elementów drobnych jest za dużo. Mhm.
też do góry. Możesz taką wiązkę dokładnie do góry. I teraz jak przybliżysz pod tu, tak? Czyli tu, o to, to będą zielone. Źle zrobiłyśmy. A wiesz, czemu źle zrobiłyśmy? Tu będą, jaka nitka będzie po wierzchu szła? Tu. Tak, teraz. Jak tak mamy. Będzie żółta, a ma, powinna nam być jaka? Płótno. Czyli odwrotnie. Mhm. No. Dobrze. Czyli trzy muszą być w górze. Tak. O te. Nie, odwrotnie. O te trzy muszą być w górze. Wiesz co, a zmień pedały. Będzie łatwiej przy zmienionych pedałach. Bo to teraz o te trzy muszą być zielone. O to, tu, tu i tu. O ta, to, ta i ta. W górze, trzy. Pijmy teraz odbija i tak dalej. Mhm. A, bo te nasze sznurki, tknij te sznurki, Basiu, po prostu. Z tamtej strony, chodź. Z naszej strony. Dobra, mocniejsza. No czekajcie, zdecydujmy się. O, tak, dobra. A tu jest prawa strona. Tak. To ta jest właściwa, nie Małgosiu? Tak, ta jest właściwa. Ale przy tych niciach, grubszych trochę, jednak tamta... Ta jest właściwa. Tak, najtrudniejsza. No i dobrze, ale słuchajcie, to jest właśnie dobrze, bo te wszystkie miały prawo, wyszło, że prawa to prawa, tamta. Piękne prace, naprawdę. I też dobrze. I któreś tam zaczynają, wiesz, o te brzegi, żeby chciała, ci wąka. Mhm. Dobrze, ja sobie z tego zrobię. Tak. Z tym płatem. No, tak, na prawą stronę. Małgosiu, to możesz te tkać, wiesz, kochani? Tak, ja już ostatnie zaczęłam. Szkoda, tylko nie zdejmujesz. Mhm. Bo Basia to co, Basia? Zaraz ja pozaczynam i Basia będzie robiła swoje. Okej. Zrobienie samych supełków i... Takie obrobienie ładne brzegów, to też jest sporo pracy. To wymaga czasu, to wymaga cierpliwości. Dlatego ułatwia się tak zadanie, żeby już na, jak nakładamy nić osnowy na krosno, to żeby naprawdę tej nić, ta nić była bardzo długa, na 10 metrów, na 15. Tak babcie też przygotowywały na snowadle, bo snowadło to też jest wielkie zazwyczaj urządzenie, które trzeba skądś wyciągnąć, zainstalować, nałożyć tą nitkę, więc żeby nie robić tego procederu na jakieś krótkie, bardzo małe prace za każdym razem,
no to się przygotowuje bardzo długo mieć osnowy i korzysta się z tej szerokości na parę prac. Nie będzie to forma użytkowa, tak jak poduszka dekoracyjna, którą się dotknie, którą każdy będzie chciał może przytulić do siebie albo wziąć w rękę, tylko na sobie, tak jak obraz, będzie wisiała i jest bezpieczna wtedy.